Dzień dobry serdecznie, moi drodzy. On wrócił! Odrodził się! Cóż za uczucie po 5 miesiącach zobaczyć swoje inne koszulki niż tylko te, co się miało w przyczepie, założyć coś nowego, świeżego, no fresh niesamowity. Fresh niesamowity w barwach dzisiaj, bo dzisiaj powiemy sobie o tym, że nadchodzi Liga Mistrzów, powiemy sobie o tym, jak te jutrzejsze mecze będą wyglądały, ale też przede wszystkim podsumujemy sobie piłkarski weekend w naszych cotygodniowych kategoriach, więc po prostu no sporo się działo, a przede wszystkim były piękne bramki, więc to najważniejsze. A druga najważniejsza sprawa, no właśnie, jutro gra Liga Mistrzów, rewelacyjne mecze, Arsenal z Bayernem, Real Madrid z Manchesterem City, później w środę, mam nadzieję, że spotkania, które nie będą wywoływały złych wspomnień i nie będą skutkowały powstaniem kolejnego materiału o dziadach, ale w każdym razie, jeżeli chcecie te mecze oglądać, to mam dla was świetną wiadomość, bo jeszcze trwa oferta Canal Plus Online Wielka Piłka, czyli możecie mieć w cenie 54 zł miesięcznie w umowie na rok Canal Plus Online, wszystkie ligi z Ekstraklasą, plus filmy, seriale, pakiet kanałów Eleven i właśnie Polsat Sport Premium, czyli cała Liga Mistrzów. Wszystkie mecze można oglądać 54 zł miesięcznie w umowie na 3 lata. Przepraszam, na rok oczywiście. I możecie też, jeżeli ktoś woli pakiet miesięczny, to w cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące mieć Canal Plus Online i ewentualnie możecie sobie poszerzyć ten pakiet sami. Te pakiety schodzą jak świeże bułeczki, no ten roczny tym bardziej, bo on jest ograniczony czasowo, nie wiadomo do kiedy. Serdecznie polecam, link macie w opisie, a my lecimy z odcinkiem. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy, niszczyciele kuponów na ten weekend, no powiem szczerze, postarali się, bo o ile na papierze nie wyglądało to jakoś tak źle, mówiąc kolokwialnie, no bo jak stawialiśmy sobie ten kupon, to rzeczywiście było tych meczów sporo, ale że 3 na 7 nie wejdzie, to bym nie przypuszczał. Zacznijmy od Bayernu Monachium z Heidenheim. Czy można się było tego spodziewać? Wiecie, no licząc na jakąkolwiek ambicję piłkarzy Bayernu, już widzę, nawet kibice Bayernu mają dość tego nastawienia piłkarzy. Widzę też sporo osób ma więcej już zarzutów do samych piłkarzy niż do Tuchela. No ale naprawdę, ja rozumiem. Idziemy w Lidze Mistrzów, już przegrana ta liga. Ale tak z szacunku do kibica, nie? Tak z szacunku do kibica, żeby wam uzmysłowić. Tym, którzy niespecjalnie śledzą, grali z Heidenheim, które no praktycznie o nic nie gra. A Bayern w tym momencie zrównuje się z punktami ze Stuttgartem, który ograł Borussię Dortmund swoją drogą i tak naprawdę nawet to wicemistrzostwo będzie musiał o wicemistrzostwo mocno walczyć. No naprawdę kiepściutko. PSG, do nich miałbym mniej pretensji. Oni akurat ligę mają wygraną już w cugach. Mają 10 punktów przewagi nad drugim Brestem, wiadomo, 10 meczów do końca, ale nie oszukujmy się. Wychodzą rezerwowym składem na mecz z Clermont, ale też mimo wszystko to jest ostatnia ekipa w lidze, więc nawet ten drugi skład powinien się z nimi uporać. No i tutaj też bez wątpienia do grona surowych niszczycieli ich zaliczamy. I oczywiście Chelsea, trzecia ekipa, która nam tutaj poniszczyła kupony pewniaczków. No Chelsea, która ostatnio przecież poradziła sobie z Manchesterem United, teraz nie potrafiła poradzić sobie z ostatnią znowu drużyną w lidze, z Sheffield na wyjeździe, remisując ostatecznie 2-2, tracąc bramkę już w doliczonym czasie gry. Więc te trzy ekipy pewnie popsuły sporej części z was humory. Dawajcie znać, czy coś jeszcze do tego można doliczyć. Niektórzy mówią o Bolonii, o Atalancie, o Lens, no Aston Villa z Brentford. No, było trochę takich meczów. Dawajcie znać, czy wam też coś jeszcze zdrowie popsuło. My natomiast przechodzimy do kategorii Polacy rodacy, czyli Polacy, którzy w ligach zagranicznych zasłużyli na wyróżnienie lub jakąś taką z obawą spojrzenie na to, co się dzieje u nich. Dzisiaj same plusy. Frankowski, słuchajcie, strzela piękną bramkę. Była dyskusja, czy on dośrodkowywał i wyszedł centrostrzał, czy nie. Moim zdaniem to był piękny strzał. Zresztą link do tego daję wam w opisie, bo z prostej przyczyny, tam nie było komu dogrywać, nie? On popatrzył, zobaczył, jak ustawiony jest bramkarz. Naprawdę z dużego dystansu, z bocznej linii boiska posłał piłkę do bramki bezpośrednio i moim zdaniem to jest strzał. Tam komentatorzy sugerowali, że mógł podawać. Sami zobaczcie, ocenicie. Moim zdaniem piękne trafienie, zresztą otwierające wynik spotkania. Rewelacja. Wojciech Szczęsny w Juventusie, bladym jak po prostu ta jasna część ich koszulek, no ratuje sytuację, bo w 70 minucie popisał się cudowną paradą, zbijając piłkę na poprzeczkę końcówkami palców. Naprawdę klasa światowa. No, cieszmy się, że wiem, my bramkarzy mamy od lat, ale Wojciech Szczęsny to jest naprawdę klasa. Chłop, widać, że jak dobrze se przykopci, jest wyluzowany, ma dostęp do szluga w przerwie czy coś, to działa. Tak całkiem serio, naprawdę rewelacyjna interwencja.
Wielkie brawa. No i mamy też Piotra Zielińskiego. No już wam zaspoiluję, autor bramki tego weekendu, chociaż konkurencja gigantyczna, ale cieszy to, że w tej już końcowej fazie, on miał fatalny ten środkowy okres sezonu w Napoli, to naprawdę fatalny. Teraz czy daje dobre zmiany, czy gra od pierwszej minuty naprawdę dobrze. Piękny gol, piękne trafienie. To cieszy. I to są takie trzy nazwiska, które dla was złapałem po tym weekendzie. Jak kogoś pominąłem albo jakiś minus się należał, dawajcie znać. Eliak Robercik nie grał. Nie grał, ależ się stęskniliśmy. Wiecie co, ja to się stęskniłem podwójnie. Jak pamiętacie, po ostatniego meczu ligowego nie oglądałem. Na szczęście dla mnie. Teraz przerwa i czekamy na to danie. Z PSG. Słuchajcie, od razu wam powiem. Live na kanale BetClick oczywiście się odbędzie. Rozsiądę się tutaj w tym miejscu. Będę oglądał, będę z wami dyskutował. Będą konkursy, będą freebety. Tu nie ma cienia wątpliwości, że będą emocje. No chyba, że naprawdę przyszykuje nam się jakiś paździerz w stylu Polaków z Walijczykami, ale no liczę, że nie, chociaż nawet w tym paździerzu było emocji, no tu karnych nie będzie ostatecznie, ale wiecie o co chodzi. Musicie wbić na tego live'ika, bo po prostu no będą grube rzeczy się działy, mam takie przeczucia, niekoniecznie pozytywne, ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy. Beka, turecka piłka. Słuchajcie, my możemy często o tej swojej naszej polskiej piłce mówić różne rzeczy i zarzucać, zresztą bardzo słusznie, niektóre ogólnie, no cała piłka jest jednym wielkim jakimś czasami żartem, ale jednak Turcja potrafi wejść na wyższy poziom, nie? Wyobraźcie sobie scenę. Super puchar. Fenerbahçe Galatasaray. Fenerbahçe wystawia drużynę do lat 19. Już jest dobrze. Już jest dobrze. Pierwsza akcja meczu. Immobile strzela bramkę dla Galatasaray w pierwszej minucie. Już jest dobrze. I po tej akcji cała drużyna Fenerbahçe schodzi z boiska, nie? I trzeba poszukać, poczytać, co się odpierdzieliło. No i odpowiedź jest bardzo prosta. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że Fenerbahçe gra w tygodniu grę w europejskich pucharach, nie? I chcieli, żeby ten mecz został przełożony dzień wcześniej. Nie zgodzono się na to, więc oni się wkurzyli, powiedzieli: pocałujcie misia w dziąsło. Czy ja się im dziwię? Kompletnie nie. Co możesz ugrać na super pucharze, nie? O jakie pieniądze tam walczysz? O jaki prestiż? Nie oszukujmy się, ja najchętniej to też bym co sezon do tej Arabii Saudyjskiej wysyłał właśnie U19 Barcelony. Idźcie, pokopcie sobie, ograjcie się, zostawmy swoich, ale no nieważne. Bardzo dobra decyzja, uważam. Tym bardziej, że są zarzuty takie, że gdyby to Galatasaray grało, no to by się meczu dobrze. Rzeczywiście to już takie gdybanie, o tym te szpilki sobie mocno wbijają, ale sytuacja, nie ukrywam, bekowa. No bekowa, przynajmniej dla widzów, niekoniecznie dla bramkarza Rakowa, była druga bramka Rakowa. Poszło takie podanie Radomiaka z własnej połowy, długa laga, klasyczna polska laga, no i bramkarz wyszedł, no i się minął z piłką, nie? Tak na 35 metrze, więc wyobraźmy sobie, że później napastnik Radomiaka przyjmuje tę piłeczkę i ładuje do bramki. Życie. No i fajna taka scenka około piłkarska. Był finał Pucharu Króla w Hiszpanii. Athletic Club zdobywa to trofeum. Jedna z najczęściej zdobywających to trofeum ekip, chociaż dawno go nie mieli, chyba 40 lat. Ale zabawne jest to, że tłumnie przybyli do Sewilli, gdzie był mecz. Zebrali się pod katedrą, gdzie akurat był jakiś randomowy ślub. Para młoda wyszła na zewnątrz. Kilka tysięcy kibiców po prostu zrobiło im mega zabawę. Link do tego macie w opisie. Fajny obrazek, polecam. Mecz tego weekendu, moi drodzy, to jest mecz, który był naprawdę ważny, bo Aston Villa, ja z tym podwójnym L i to z automatu mi się z jakimiś hiszpańskimi słówkami kojarzy, grała z Brentford. I teraz tak, Brentford cały czas, no wiecie, no ma 4 punkty przewagi nad Nottingham, nad Luton, więc tamta walka niby trwa, ale Aston Villa ma tyle samo punktów co Tottenham w walce o 4. miejsce, a teraz ma nawet jeden mecz do przodu. Aston Villa tego meczu z Brentford nie wygrała, to było 3-3, ale przebieg tego spotkania jest naprawdę potężny. Do przerwy wszystko, wiecie, się zgadza, Aston Villa se tutaj prowadzi. Też powiem wam szczerze, no bo jak obejrzałem taki obszerny skrót tego spotkania, nie ukrywam, że tam się dużo nie działo. To nie jest mecz z kategorii polecam, usiądźcie, obejrzyjcie powtórkę. Nie. Mówię o nim bardziej pod kątem tego, że był istotny i wynik i przebieg spotkania jest zaskakujący, nie? Po przerwie od razu wbijają gwoździa na 2-0 i później następuje 9 tajemniczych minut między 59 a 68, gdzie Brentford strzela 3 bramki, tak naprawdę tworząc półtorej sytuacji, jeżeli mam być szczery, i Aston Villa nagle musi gonić wynik, tylko udało im się dociągnąć do remisu, więc historia dość specyficzna, aczkolwiek jeżeli mam mówić o
najlepszym dla widza momencie piłkarskim tego weekendu, no to już wam powiem dokładnie, co się dzieje. Wchodzimy do meczu Monce z Napoli. Nie odpalamy sobie całego tego spotkania. Po prostu odpalcie sobie od 55 minuty i bramki Osimhena, bo między 55 a 68 minutą w 68 minut zobaczycie 5 goli. Nie Lewandowskiego w 9, ale w 13 minut 5 goli. Trzeba przyznać, że to jest niezły wynik. 4 strzeliło w tym czasie Napoli, jedną Monca, więc no takie dobre show. No ale jakiegoś takiego meczu, wiecie, no był mecz Manchester United z Liverpoolem, ale powiem wam szczerze, ja się zgadzam z Kloppem, nie? To nie był wybitny mecz United, to był mecz, w którym Bruno Fernandes wykorzystuje cudownie błąd obrońcy Liverpoolu, strzela z 40 metrów bramkę. Piękna bramka młodego zawodnika United też, który zdobywa serce Liverpoolu, ale zgadzam się z Kloppem. Jak United zagra w ten sposób z Arsenalem, to nie wygra. I Liverpool stracił tam punkty na własne życzenie na Old Trafford. Takie też jest moje zdanie. To też był warty mecz śledzenia, nie ukrywam, ale mimo wszystko nie dziwię się frustracji Kloppa i ekipy Liverpoolu. Krótka piłka, moi drodzy. Jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, to jest gratulacje, bo jest 4 mistrzów krajów w Europie, którzy obecnie grają gorzej niż Raków. I Raków znajduje się na 37 miejscu w tym chlubnym zestawieniu. W okolicy ma Antwerpię, która zdobywa o 0,01 punkta na mecz więcej. Lepsi są na przykład od Partizani, nie? Więc taki mistrz, bym powiedział, no sami wiecie, no zresztą sam właściciel klubu już mówi, że brakuje mu trochę sił i energii do tego, co się dzieje, ale kibice powinni być zadowoleni. W sensie wkurzyła mnie Legia, nie ukrywam, bo tutaj powinno być zwycięstwo z Jagiellonią i byłyby 4 punkty straty i tutaj cały czas byłoby otwarte, ale oczywiście musieli to zremisować u siebie i niestety no ciężko im będzie się włączyć do tego wyścigu, podobnie jak Krakowowi, tutaj po 45 punktów, ale 48 Lech, 50 Śląsk, Jagiellonia 52. Dla mnie Jagiellonia jest faworytem, była jeszcze jak Śląsk był liderem, przypominam, no ale zobaczymy. Przynajmniej dobrze się to ogląda, może nie tak jak w Premier League, gdzie tamten ścisk jest po prostu jakiś kosmiczny, ale nadal jest emocja. I taka ciekawostka z koszulki najlepiej sprzedające się, jeżeli chodzi o zawodników Barcelony. Numer 1 nie dziwi, potężny Polak rodak Robert Lewandowski. No to musi być, moi drodzy, to musi być ta koszulka. Nie ma innej gwiazdy na tym poziomie. Drugie miejsce, moi drodzy, Jamalek. Już zdobył serca kibiców. Lamine Yamal na drugim miejscu. Trzecie i czwarte miejsce. Powiem szczerze, byłem trochę zaskoczony. Myślałem, że będzie odwrotna kolejność. Gavi na trzecim, na czwartym Pedri. Gavi, który przecież wypadł na długo, ale widać, że na Pedriego to już kibice chyba skreślają. Dobra, pogra 3 mecze w sezonie i tyle. I na piątym miejscu Frenkie de Jong. Nie? To też taka ciekawostka, bo na przykład można by się spodziewać, że głośniejszy i poza tym transfer też z tego sezonu Gundogan, ale jednak Frenkie. Więc taka ciekawostka, a my, moi drodzy, przechodzimy do tematu tego odcinka. Jutro 2 pierwsze mecze Ligi Mistrzów. W środę nagram swoje wnioski dotyczące meczu Barcelony z PSG. No i tam powiedzmy 2 słowa Atletico z Borussią Dortmund, ale przede wszystkim dzisiaj skupmy się na jutrzejszych partii DAZN. Krócej i mniej będę się rozwodził nad tym, czego nie będę oglądał na żywo, tylko raczej tam śledził wynik, który będzie w tle. Arsenal z Bayernem Monachium. Arsenal, który, mówię, walczy w lidze cały czas, nie może odpuścić, bo tam jest jeden punkt różnicy między 3 ekipami, Arsenal, Liverpool, City, nie? To będzie walka i na żyletki tam po prostu będzie się do samego końca działo. Kontra Bayern, który już po prostu, tak to nazwijmy wprost, kibiców, jeżeli chodzi o Bundesligę, załamał. I ja tutaj w tym meczu stawiam czysto na Arsenal, bo to jest tak, to jest pierwszy mecz, Arsenal to po prostu wygrać musi i nawet jeżeli w ogólnym rozrachunku jeszcze ten rewanż w Monachium może naprawdę zaważyć i to Bayern awansuje, nie można tego wykluczyć, o tyle w pierwszym meczu jakikolwiek inny wynik poza zwycięstwem Arsenalu będzie ich klęską. To jest moje zdanie w tym temacie. Jeżeli popatrzymy sobie na BetClicku, jak wyglądają typy ludzi, to rzeczywiście zdecydowana większość, tak na oko, to jest 75% stawia tutaj na Arsenal. To, co jest dla mnie ciekawe, to kursy w meczu Realu Madryt z Manchesterem City. Ja tutaj, od razu wam powiem, puściłem czysto na Real w tym pierwszym meczu. Nawet jeżeli w ogólnym rozrachunku stawiam na awans City, już wam mówię czemu. Po pierwsze, to, o czym sobie już rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Manchester City rozegrał w tym tygodniu 3 mecze. 3, każdy z nich bardzo ważny. I nawet jak teraz Crystal Palace niby luźniejszy, ale i tak musieli gonić wynik, na pewno to przygotowanie do meczu w stosunku do Realu Madryt, który po
zeszłym tygodniu wolne, tak jak już rozmawialiśmy, skupiał się w 100% na przygotowaniu do tego spotkania z Manchesterem City. To naprawdę musi zaważyć, to musi zadecydować. Nie wierzę, że to się nie stanie. Tym bardziej, że tak jak mówię, w składzie City zagrało wielu zawodników z podstawowej jedenastki. Jest różnica, jeżeli masz 9 dni odpoczynku, a jeżeli masz tak naprawdę 3 dni odpoczynku. Nie ma opcji, żeby to w jakiś sposób nie zaważyło. Oczywiście, że City ten mecz może wygrać. Ja nie mówię, że to jest pewniak, ale jak widzę, że jest kurs 2,80, to sobie myślę, że warto to zaryzykować. No mówię, tym bardziej, że z tych dwóch tylko meczów wyszedł mi kurs 4,93. Zadyszkę, 5 dych do wzięcia. Dla mnie easy, ale zobaczymy oczywiście. Druga sprawa. Real Madrid i Liga Mistrzów to są rozgrywki Realu Madryt. No, nie oszukujmy się, ale oni w tej lidze po prostu wchodzą na poziom często nieosiągalny dla innych ekip. Po drugie, w La Liga mają już sprawę tak naprawdę załatwioną. No oczywiście są ludzie, którzy jeszcze tam wierzą w cuda, bo cudem trzeba nazwać, że Barcelona wygrywa w obecnej formie na Santiago Bernabeu, że Real jeszcze dwa razy traci punkty, wszystko to na przestrzeni 8 kolejek, a Barcelona, która do tej pory po prostu, no, być świadomi tego, jaką formę prezentuje w lidze, wszystko wygra, nie? Od A do Z. No dla mnie to jest jakieś stworzenie scenariuszy fantastycznych, więc niespecjalnie to kupuję, ale rozumiem optymizm, cieszę się, że ludzie mają optymistyczne nastawienie. Także Real może skupić się w tym momencie w 100%. Wiadomo, to nie jest tak, że oni teraz będą wystawiali rezerwy w La Liga, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten nastawienie, mental, przygotowanie będzie pod Ligę Mistrzów u nich kluczowe. Więc uważam, że w tym pierwszym meczu, no znowu, jeżeli nie odniosą zwycięstwa, to te ich szanse na awans to już w ogóle będzie można naprawdę. To też nie jest tak, że Manchester City u siebie wszystko wygrywa. Wiadomo, ale no, o wiele trudniej będzie im wywieźć zwycięstwo z Etihad niż z własnego stadionu. U siebie w tym sezonie Manchester City 5 razy remisował, więc ewentualnie można liczyć na jakiś tam, tym bardziej, że z tymi ekipami top 5 właśnie Manchester City, no poza tym meczem ostatnim z Aston Villą, sobie nie radził, ale zwycięstwo jest kluczowe. Oni u siebie nie przegrali w tym sezonie ani razu, mowa o City. No i właśnie, to też jest argument, że City w tych meczach ligowych z top 5 tylko pierwsze zwycięstwo odnieśli z Aston Villą teraz, nie? Tydzień temu. Więc to też jest taki sygnał, że z tymi najmocniejszymi ekipami coś tam, kurde, takiego, kropki nad jej postawić nie mogą. Albo czasem nawet ktoś stawia na nich kropkę. Więc ja tak to widzę, naprawdę. Z punktu widzenia kibica Realu, myślę, że tutaj w tym pierwszym meczu nie ma co się obawiać. Wiadomo, że faworytem dwumeczu nadal jest Manchester City, ale w tym pierwszym meczu ja typuję Real. Dawajcie znać, co wy sądzicie, jak wy to widzicie, co jeszcze o tej lidze i w zeszłym tygodniu byście dodali do naszego cotygodniowego zestawienia. Widzimy się, moi drodzy, w komentarzach. Widzimy się w środę w odcinku przed potężnym meczem Barcelony z PSG, że na pewno tutaj zrobimy coś specjalnego, jakąś grubszą analizę, tym bardziej, że pojawiają się już komentarze w stylu: kogo my się mamy bać w tym PSG, że poza Mbappé? Mordo. Ja to bym się bał, jakbyśmy grali z Krzo Ostrowiec nawet, nie? Biorąc pod uwagę ekipę Szawiego, więc tym bardziej PSG, że gdzie jednak poza Mbappé jestem ci w stanie wymienić 5 zawodników, którzy mogliby grać, przypuszczam, w 99% najsilniejszych drużyn w Europie. Ale to zostawmy sobie na środę. Dawajcie znać w komentarzach pytania odnośnie tego meczu do mnie, jakie macie, czego jesteście ciekawi z mojego punktu widzenia, na co zwrócić uwagę, jakieś takie Q&A odnośnie tego spotkania. Tam sobie też ja sobie to powypisuję, odniosę się do tego w środowym odcinku, a dzisiaj widzimy się w komentarzach tak czy owak. Dzięki, trzymajcie się, cześć.